Mają tutaj. Tesia, wiesz co? Weź kurwa zresetuj tego choja. Co? Kurwa, czekaj, ja to tnę! Cię pogłosić. Ten materiał będzie tak kurwa pocięty. Będzie ta bateria taki, co z tego materiału, tak będą dwa. Nie, pierdolę. Nie, 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 nie! No siema, Boże! Jezus Lebius! Juba! Zobaczymy, czy teraz się nie skończy. Jak się skończy, to jebiemy. Na co? To 31 minut w dupę! Pierwszy, co wchodzi do pokoju, kurwa. Gdzie ty jesteś? Finnish Democratic Republic. A, ten typ cię rządzi. Wygląda jak Janek Kos. Socjalizmu jest dużo w Szwajcarii. Fiu, fiu. Kogo jest dużo w Szwajcarii? Ja pierdzielę. Czemu? Szwajcaria walczy z Finlandią. Wszyscy walczą z Finlandią. Ale z naszej frakcji. Finlandia, I think, is dead. But probably no. Finlandia walczy z NATO. No wow, i jeszcze skurwa z tym wygrywa. Zobacz, że to naprawdę wygrywa. Kada się nie pieprzy w tańcu. Od razu poszło na Finlandię. Ja mam w ogóle czołgów, tak sobie sprawdzę szybciutko. Soviet Space Program, tak. Ej, bo my Soviet tam came into space, znaczy to się już zdarzyło, ale... Ej, bo my żeśmy teraz tak dawno inaczej... Ej, bo żeśmy teraz tak dawno inaczej, że nie pamiętam ile mam czołgów nawet. Ty, gościu, wiedziałeś, że... Na arktycznej Syberii mieszka 2000 ludzi? Arktycznej Syberii. A tak się nazywa to. Czekaj. Tu jest jakaś dalsza część. O kurwa. To coś mnie proszą, Wietnamczycy. Jebią się z... Chłopie, jaka to jest długa ta wtrynka, ja zapomniałem o tym. Kurde, za bardzo nam to nie nagrywaliśmy, jak nagrywaliśmy przecież wtedy 4 odcinki z rzędu. Biją się i znowu sobie wypowiedzieli wojnę. Co? A nie! Wietnam się jebie z NATO. To jeba się. No nie, dzięki. Ja nie interweniuję w tą wojnę. Włączmy piąteczkę. I Japonia się chyba uwalnia. Co? Japan? Japan? Nie, Japan wypowiedział Korei. Korea to jest monarchia. A Japan jest znowu faszystami. Co jest w tej grze nie tak? Hirahita? Ej, dobra, weź już, żebyś... Ej! Wietnam i Wietnam są to... Co? Aha, bo to Wietnam Republic... Co kurwa? Są dwa Wietnamy. Trzy Wietnamy znaczy się. Znaczy jeden jest taki komunistyczny, bo to jest chyba ta partyzantka Wietkongu, ale nie jestem pewien. O kurwa, czemu Indie, ten border w Indiach bardzo dobrze sprzyja chyba Indiom. Tak. Iran cywilna. Iran, irańska cywilna wojna. A, to ta wojna, że oni chcą obalić monarchię w Iranie. Pomóc monarchistom? W sumie nie mam sprzętu. Ja też bym mógł, ale ja wiesz, weź. Czaj. No już nie mam sprzętu. Możesz wypowiedzieć wojnę tym gówniakom. Okej. Okay. Możesz powiedzieć wojnę tym gówniakom. I czy mogę zrobić lepsze te? Tak, chciałbym. Właśnie, jak tam u miasta jest czołgami? To jest 65. Okej, okay, czy mam najnowsze czołgi? Light tanki, to jakieś heavy tanki widzę. Moim patent. Ale muszę iść w to! Mam stare te militar vehicles. O chuj. Trochę poczekamy. Bo tutaj to jest... To będzie ta ten islamistyczny rząd w Iranie. A ten imperial... Iran to są ten prawdziwy Iran. Weź uzasadnij ten cel narodowy na Egipt.
Serio na Egipt? Myślałem, że będziemy... Egipt się jebie z NATO. Korzystamy. No właśnie. Jesteś przygotowany na desant? Tak! Puść. A, właśnie, ja muszę najpierw chyba wypowiedzieć. No tak, wypowiedz. Nie dodaj tylko mnie. Okej. Okay. Zaklepuję jedną prowincję nad morską. Okej. Okay. Powinnam tak się udać. Tak zwany kanał sueski. Gdyby miał przeców. Cześć, bo tutaj moje czołgi już czekają. Tutaj, chwila, bo mi się tutaj zrobił samolot. O, ej, tutaj jest taka mała, no, mała prowincja, taka niewielka. To są, o, dasz mi trzy małe prowincje. Tak, o, zdesantujesz się, patrz, pa. Pa, co Polska robi, pa, Polska się zdesantowała. Raczej sobie poradzisz. Tak, sobie poradzę na luzie. No to dawaj, cichy. Patrzymy twój hard gameplay. Zobaczymy, jak moja armia jest kompetentna. Tak. Za ci tam myśliwce, cokolwiek w tym stylu? Nie, czy ja tu wysłałem, nie? Nie no, ja ci troszeczkę tam powysyłam. Nie chcesz, to myśli. 200 myśliwców powinno starczyć. Pa, przejmij stolicę! Ty, moja armia jest dobra w sumie. Mam go coś stare. No. Dobra, masz dominację w powietrzu. Moje myśliwcy ci tam robią. Chyba, to jeszcze... wygląda moja armia. Ej, nie Grandy. Dobra, Grandów ci jeszcze nie wysyłam. Okej, okay, widzę, że te moje czołgi już dojechały, czyli tak naprawdę to już jest takie GG trochę. I to jest sobie tak bardzo GG, chyba. Soviet Space Program, oczywiście. Tak, oni nie ma... Czemu ma tak zwane dywizję? River Crossing, aha, okej, okay, dobra, nieważne. Ważne, te czołgu się zejdź. Czołgi to jednak coś, kurna. Koniec! Zladzył on. Ale ty chcesz Suez Canal, tak? To i trzeba odciąć. I trzeba odciąć. Nie, nie jest tak obecnie. Okej. Okej. Okej, czyli już zabrali. Chcesz to, tak? Czekaj, jak chcę El Alamein i jak Aleksandrię, tyle mnie to ochroni. Co ty kurwa chcesz? Widzisz, El Alamein i Aleksandrię. No? Czyli to chcesz? Tak. Czy ja to na pewno przejmuję? Tak. Dobra, muszę mieć kontrolę. Bo sowiecki sojusz musi mieć wszędzie kontrolę. Muszę sobie... Ale zajmij, co tam chcesz. No to ja się jeszcze zajmuję, nie? Weź sobie te 200 ropy. Wszystko zająłem. Nie. Nie zająłem tak. Wszystkiego. Gdzie ABC? Nie zająłem czegoś. No bo ja... Wszystko! Make demands i to wszystko. Czemu ja widzę tutaj na przykład po prawej taką change to government? To jest Palestyna. To jest change government. No bo to USA zrobiło. No to i tak załatwiłeś Palestynę. Ale nie Palestyna, to jest inne państwo i to nie zrobili, zaufaj mi, zobaczysz. Dobrze! Zakończysz to? Ale teraz ty. Nie, zakończyłem. Ale ja nie mam tury. Wejdź do mnie. Ale... Czyli istnieje Palestyna. No patrz. Ale gdzieś istnieje Egipt. O nie. Istnieje Egipt. No, tutaj w tej jednej prowincji. Atakuj Syrię. Znaczy ja chcę Bliski Wschód teraz popodbijać, nie? Ogólnie. I sobie już czołgami chyba nawet ich rozjadę, prawda? Chociaż czołgi na pustyni nie widzę to, że ich w ogóle przepcham, ale spróbuję. Rommel. Pamiętaj. To cię tego nauczył, Rommel. Nie. Ja w ogóle to swój mój przemysł. Ja sobie uzasadnię cel na Iran. Ten nieprawdziwy. W końcu mi się robi tak... Pomogę monarchistom, chociaż... O, tak, oddawaj to. Ej, pomagać... Iranowi, czy... Albo niech się skończy ta wojna domowa, jebie mnie to. To... Iran sobie podbije później, najpierw Irak. Albo Syrię. Whatever. Zasadzisz na Palestynę? A.
Ja dup. No. Daj mi strefę gazy, będę zadowolony. Od razu kurwa na agresywny będę ich wjeżdżał, nie? No, nie, to oni nie mają wojska prawie, no to mają jak. Mają 5. Bronią się. Moje czołgi mają 300. No dołączę do NATO. Nie mówcie, że Chiny. Ja. Nie! Mają wielkiego. Ej, Izrael jeszcze klepi! Ej, Izrael mi jeszcze pomaga! Co? Jak to? No Izrael. A, zaklepuj. Dobra, ale łatwo, łatwo. A bo oni się tu ubili. 863. Dobra, czy ja biorę to. Tamtego nie ma szans, że ja wezmę. 2300 kosztuje ta prowincja. To bierz tylko tą z ropą. Tylko z ropą. Nie. Tak, pas. Aha, a to zostawili. Daj, daj. Dobra. A nie lepiej, żeby był chociaż jeden ładny border goal i ja bym sobie po prostu to zajął, bo ja bym chciał, wiesz, to wszystko Bliski Wschód. Ma. Dobra. Niech ci będzie. Wiesz. Podzielimy Bliski Wschód. Ty zachodni, ja wschodni. No. Dobra, weź. Okay. Bo teraz idę atakować Syrię. Czyli ty bierzesz jeszcze Leban, a ja biorę Jordanię jeszcze, nie? Izrael. Nie, chodzi mi... Czemu Szwecja ma klejmy, kurwa, na... Na kogo ma? Ona ma klejmy na Saudi Arabia. To są kory? Jakim cudem są kory? Co? Czemu ona skorowała Bliski Wschód? What? Dziwne. Okej, okay, ile Izrael ma... Okej, okay, Izrael... O, Izrael może być groźny, więc chyba tutaj wezmę taką moją... Izrael. 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 Czekaj, ja może wezmę, bo trochę tutaj mojej piechoty właściwie. Bo Izrael może być już trochę groźny. Mati. Czekaj, bo ja myślałem tak. Biorę Syrię, Liban. Jordanię. Jedną prowincję Jordanii tobie, jedną prowincję Jordanii mi. No. Górę Izraela to... Tą jedną górę Izraela, czyli tą halfię przejmuję, co nie? No. Żeby ten border był jakiś dziwny. No, Irak, to nie i wschodnią Arabię. Republika Nigerii jeszcze brzmi kusząco, okay. Bo... Ty właśnie, ja zapomniałem, ja się martwię, że się zasaduję, mam 15 niuków, no ja pierdzielę, zapomniałem. No właśnie. Ej, pamiętaj, że coś takiego jest tutaj w świecie jak Radiation Zone. Wiesz o co chodzi? Radiacja, to jest... Ej, czekaj, daj mi na 24 minuty. Czekaj, już się samolot wezmę. Te bombowce strategiczne. I to też w sumie. Tutaj wszystko. I tu, okej. Okay. No 24 chcesz, tak? Nie. To żebym kurwa przestrzelił. Start. Z kim ty się klepiesz? A ty się klepiesz z Syrią. Nie, zobacz, teraz mi idzie lepiej, ponieważ zmieniłem strategię. Ja mam te dywizje nawet mam, dobre, nawet. Teraz to idzie po prostu lepiej. Ja bym dał jeszcze antytanki do mojej dywizji czołgowej, to myślę, że to było one się naprawdę dobrze klepią. To nie jest jakiś tam... Zajdę, a to już zajdę, bo przejdę do mojej dywizji, widzę. Zobacz, już się tak ładnie wbiłem. Ile Izrael ma samolotów? 96 do 140. Nie, mamo, ale dobra. Izrael, jaki ma przemysł? Proszę, daj mi cały. Nie, jak to tylko tą jedną prowincję w góry. Proś. Albo dobra, odsędzę ci tą jedną prowincję w góry, bierz cały Izrael, chyba jeba się. Chuje ci, panie! Chłopie ma taki przemysł. Co 4 rocznie mi się robi? Za 4 lata wyprodukuje mi się jedna rakieta przeciwpiechotna. Ale w końcu ropy nie muszę eksportować, bo że przejął tę prowincję z ropy. Gosh, no, jak się podzieli mi Saudi Arabią, to i tak nie będziesz musiał. Zobacz, ile tam jest ropy. Uzasadnisz na Izrael? No. Skończę i Syrię.
Masz akurat 24 zastępowałem. A, dobra. To już uzasadnić. Ojej, przepraszam was, ludzie. Przy ich stolicy. Łatwo, kurwa, czołgi, piechota, to jest proste. Uprising w pole? A, poznajcie kurwa. Łatwo, nie, ja mam tutaj dywizji mnóstwo, spokojnie. Czekaj. Masz coś u siebie, to bierz tam. Tak, spokojnie, patrz. Mam te piechoty. Bo Poznań Workers, to że żądamy chleba, te sprawy. Oni mają dwie dywizje, to... nic nie zrobią. Ty. Teraz w ogóle by się to odblokuje. Tylko oni mają jeszcze słabsze wojsko od ciebie. Nie, mają podobne. Skąd oni się uzbroili taki sprzęt? No. Dobra. Koniec, dobra. Co się stało z Finlandią? Finlandia, po co ty kurwa robiłaś? Debil. No i teraz... teraz mi kurde... teraz mi jeden czołg usunęło, no i... kurde. O, nie chciałem tego, przepraszam. Okej, dobra. Spoko. Przejąłem ich prawie stolicę, teraz tutaj trzeba przejąć. Tak. I tu. Okej, w końcu. Nice. Szybko. Co ja mogę sobie wziąć? Tutaj coś mogę. Mogę iść, witam. Po co jest pas, to? Pas, z domu i planowałem. I tyle przejmuję. Nie, no ja, co ty? Jak sprankował. Nie. Jak sprankował. Nie, no co ty? Skąd Irak ma Kuwait? Kurwa, Irak jest w NATO, nie. Irak Empire, nie, to nie bijemy Iraku. Jak sprankował. Ja pierdzielę, ile cię biorę. A 248 wolframu. Ja od ciebie biorę 248 wolframu. Coś mi zladżyło, Mati. Nie wiem czemu. A to atakuje Transjordanię. Czekaj, już trochę odłożyć tych antytanków. Nie wolę tak zrobić. Już teraz będę bardziej strong. Jednego antytanka jeszcze mogę dodać tutaj. Jeden już lepiej. Okej. Ja tu mam ten... Lebanon, ile masz, jaki masz przemysł? Ej, chujowy. To mnie takie gówna nie kręcą. 21 dywizji. A Libia jest na to. Gudno. Ja się tak samo zdziwiłem, jak Irak jest. Ile Francja ma samolotów? Ile? 4000. Serio? Tak, ja mam 1 milion karabinów na plus. Mogę komuś pomóc? Mogę mu na pistą. Start landis. Ej, dobra, ja atakuję Jordanię, Mati. Zaczynaj mi na 24. Okej. Okay. Idealnie. Nie. Ja sobie wezmę tu moje 27 czołgów. Tu nie mogę tak za bardzo. To jest konferencja, co jest? Norwegia się podzieliła. Finlandia skapitulowała. Ej, Desia! Czekaj. Ty, ten islamistyczny Irak przegrywa z monarchistami. Wysłałem monarchistom broń. I to dużo broni. To?
I teraz, tak. W Gdańsku. Proszę to. Nie mam gumy. Shit, bro. Indonezja, Filipiny. Mam jakiegoś sojusznika takiego, który mi da mnie. Okej. Biorę od Lao. Nie. Zaraz się zajdę jeszcze to. To już mi tarkę cię robić. Tak średnio. Lażyło mi totalnie. Bo wojny się robią. Dobra, egzekujemy. Się... Robimy czystkę. Cały czas się w tym Wietnamie rypią. What the fuck? Moje dywizje nie dają rady dwóm dywizjom jakichś. Chłopaki, co jest z wami nie tak? Chłopaki! Was blokuje dwie dywizje. Was blokują. O, gnój! Arabia, ty to widzisz, Maki? Ty widzisz, co mnie blokuje? Dobra, padło by było w okrążeniu. W ogóle ten zaraz nie będzie Arabii Saudyjskiej, bo walczy z United Kingdomem. Pozdrawiam. Ej, to trzeba szybko to podbić. Szybko podbij. Bo teraz to już nie ma żartów, to trzeba przejąć jak najszybciej. 24, Mati, już, bo tu nie ma wojska. No Mati. Co potrzebuje tank z tym? Weź. Cześć się. Chromium nie. Wolframium nie. Aluminium nie. Stalinium nie. Są nic niepotrzebne. Atomówki się robią. Military faktem. Ej, stop, 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 stop! Czekaj, sobie. Rosja jest zaniedbana, a Czechów niedługo mogę aneksować. Nie, nie ma Czechów. Jak się zbuntowali, to nie moja sprawa. Co? No? No bo się robili na wiesz, te... No. Jakbym miał jakiegoś tam znaczy, jakbym miał state'a, to ja bym ci dał parę rzeczy, ale nie da się inna. Czechów nie ma. Masz tylko Mati dwóch sąsiadów. Niemcy i Rosję. No. No i u góry Norwegia, ale i Dania, ale to się nie liczy. Artylerii mam dużo. Ile to jest wojska? Ja ten blade wygląda okropnie. Jezu. Ten border wygląda. Dobra, ja kogoś tam zamordowałem, ale to mnie rąbię. Manpower minus. Co? Begin. Co? Ja tu robię czystki? Kapitalizm? What the hell? Nie ma samolotów. Liberalnie? Tak się nie robi. Chłopie, ile mam tego? Military Progress? To nie, mam sobie zacząć to. Ale anektuj! Co anektuj? Nie ma wpis konkurencji. No, nie wcale. No nie ma! Teraz jest! Anglicy pierdzieleni zajęli. Nawet nie na to nie stać. No, wzięli 900 ropy. 1000 tam jest nawet więcej. Typie, tam jest 1140 ropy, albo więcej nawet tego tam jest. I oni to kurwa przejęli. Jak na złość.
taki był piękny sen. The Uprising in Hungary. Stój! 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 Jeśli sowiecki sojusz mówi stój, to stój, kurwa. Zbiegnę tam. Jadę tam chwilowo czołgami. Ten uprising jest duży. Co? Ej! Nie mam czuł. What? Ten co? Uprising, czyli ten liberalny, jest ze mną. A komunistyczny jest przeciwko mnie. Co? Co się stało? A, pewnie hangary obrały ten kierunek, że oni pójdą... A nie, liberalizm. Oczywiście. Mhm. Mi się tu nie opłaca iść. Ja tym bardziej. Ten proszę pójść po Antalera. Będę milion. Dobra, pomóż tym hangarom, trzeba tym debilom pomóc. Soviet War. Nie wiem. Ja. Czekaj. Antykomunist. Co? Jaka tu frakcja? Antykomunist z Bułgarią i z Wietnamem mają. Ale Bułgaria ma uprising jeszcze przy okazji. No. Nie będę to gwałcić. Potem idziemy tu. Co to za powstanie przeciwko mnie? Wszyscy chcą się ode mnie odłączyć. Co ja nie zrobiłem? Nic jej nie zrobiłem. Jestem niewinny. Jeszcze kurwa jakieś... Czy ja muszę podbić? Na szczęście nie. Ale muszę podbić Republikę Wietnamu. Czekaj. No co tam? Ta. Nic. Nie. Dobrze. Okej. Ja wow. Ja. Bye. Halo? Halo? Dobra. Wiesz co? Ja na tym chyba bym już skończył odcinku. Wiesz co, jeżeli go próbujemy... Nie obchodzi mnie, czy dołączysz, czy nie. Dołącz, proszę. Musisz podtrzymać hangary. Coś im odpierdoliło. Ja generalnie nie wiem, czy mi się to nagrało, ale chyba nie, więc... Generalnie przyjęliśmy tutaj z deską, ja przyjąłem Egipt, Palestynę i Izrael. Nie wiem, czy mi się to nagrało, więc to tak mówię i jest powstanie na Węgrzech. Czemu Węgry w ogóle... Nie, im wszyscy pomagają teraz, nawet Amerykanie. Kurwa. Teraz! Dobra, więc teraz trzeba pomóc po prostu. Tutaj na Węgrzech. Rzeczywiście. O ja pierdzielę! Boże, ile im pomaga ludzi. No, dobrze robię tutaj 26 dywizji zwykłych i... czołgowych. Tutaj tych. Trzeba coś z tym zrobić, okrążyć cokolwiek. Nie, ja się bronię, sobie daję radę na razie. Tak, bo mi się wypalają. Okej, wiesz co? Myślę, że to czas, żeby zrobić tutaj kontrpush. Łatwo. Dobrze, Amerykańcy, idźcie z tego miasta, idźcie. Nie, ja po prostu puściłem pusza, nie jele.
Ale nie, Amerykanie są jeszcze w Istambule. I to mnie martwi. Tam wezmę moje czołgi 21 miliony, to ci pomogę. Powiedzisz, że mam nawet dobre te dywizje czołgowe. A te debile są w Istambule, Mati. A jeszcze te będą dwie? Jest to prawda, nie to to, żeby przepuszczać? Nie, dobra, odbiłem Budapeszt, kit. Tutaj Belgrad przejąć. Gdzieś tutaj sobie pójście. Bo ile nie mam do kapitulacji. Jeszcze sporo. Musimy Wietnam podbić, żeby ta wojna się w ogóle skończyła. Czekaj, stop. Stop. Ja nie wiem, jak podbijemy ten. Ej, co oni mi niszczą? Halo, nie. Tak być nie będzie. Czemu mam na minus artylerii? Okej, okay, czyli nie. Czyli to jednak musi być tak. I to jednak musi być tak. Czekaj, Mati, ja tu coś muszę zrobić na Węgrzech. Nie wiem, czy rozumiesz powód. Mati! Okej, chciałem tylko sprawdzić inną rzecz. Przechodzisz pizdę. No bo kurwa startujesz, kiedy nie chcę. Artylerii potrzebuje więcej. Lepiej. Czy to i tak jest tragiczne? Ja się już wypaczkałem z manpowera, jak bardzo. 4000. 500 samolotów, czy czekaj, ja tu wystawię tyle samolotów, że ich kurwa zaleję po. To właśnie, samoloty. To na hangarach opanować sytuację powietrzną. Tactical bomber. Czemu? Fighter. Patrzcie, to są heavy fightery. Czyli 266 po prostu to się nie stawi. Okej. Okay. Już mogę? Nie. Witam jak zawsze. Dobra, już. Już, już. Już. No, odstopowałem. Stop. Już, już. Stop. Dobra, tak się nie będziemy bawić. Węgrzy. Też mogę spuścić jucha, jeżeli chcę. Spuszczę w sumie. Serio, dwa razy. A co tam? Ej, dostałem... Ej, wiesz co? No. Dostałem ten asa przed, przez tworzy. Nie wiem jak, nie wiem kiedy. Za dobre bombardowanie. Ojej, okrążono ich, ojej. Nie żalim. Dobra, przynajmniej opanowaliśmy jakąś sytuację na Węgrzech. Tylko ten liberalny rząd rządzi. Trzeba coś z tym zrobić. Boostujemy nim popularność, oczywiście wiadomo kogo. Marksizm, Lenin. Nie da do ciebie z czołgami moimi. Ja wolę. Trzeba zrobi. Opanować jeszcze Bułgarię, bo Bułgaria coś... Opanuj Bułgarię u góry, ja zrobię... No. Łatwo, chłopie. Cię no. Moje czołgi przysłałem. Oj. Będzie trudno. Zaczekaj, właśnie, gdzie są? To są te. To jest. O! Bo to są mechanizm. Czemu oni mają taką kurwa obronę? Tego kurwa na pewno nie pojmuję. No ten. Nie, czyli to jedynie to muszę robić. Nie, no dostałem pilota na bombowcu, więc. A, dobra. Nice, oj. Jak jeszcze trzeba używać radykalnych środków, to używamy radykalnych. Czekaj, Desia. Pomogę ci. Radykalne środki, Mati. Poczekaj, Desia, patrz. Pomogę chyba ci. Chyba nie. Jaki ty! Boże.
Co za... co zrobił? Trzy nioki puścił. Yeah. Czekaj, czekaj, pomogę ci. Ja i 7 dywizji czegoś mi się wystawiło. Typie. Ja też do państwa gnaję. Kim jeszcze kurwa walczymy? Co mam podbić? Wietnam. Jak ja mam się tam dostać? Nie wiem. Oni mają flotę? Mają dwa okręty. Jak ja mam się tam dostać? Przez Pakistan? To ma za dużo dywizji. No to mam jeszcze walczyć z jebanymi Indiami? Jest przesady. Ja mam się tam dostać. Jak? Ja się zdesantować? Tylko oni mają 20 do 12. Nie patrzę. A tyle mam na minus. O nie, Eisenhower, o no. Wszyscy chcą od nas się odłączyć. Wszyscy. Czemu? Nie, nie pomyję. Przecież my tacy dobrzy. Wszystkim pomagamy. Prawda? Prawda, Maki? Halo? Co? Dobra, ja wam podziękuję w tym odcinku, dziękuję wam za oglądanie, cześć i na razie, trzymajcie się, niech Newt będzie z wami.